Dzięki bardzo. Dzięki. Ja też wierzę. Drodzy, ale póki co jest nie inaczej jak mniej więcej tak. Żółty ogień nadal śnie, a nadal chrapie we śnie. Czekaj, czekaj, już nie pij, jutro będzie lepiej. Rano też wszystko nie tak, już nie ta zabawa. Albo naćcia papierosa, albo pijesz z rana. Jeszcze raz, jeszcze wiele, 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 wiele razy. Jeszcze raz, albo pijesz z rana. W knajpach ściany są zieleni, a serwetki z bieli. Raj dla blaznów i nierobów, a dla mnie jak w celi. W cerkwi brud, kadzi do samrud, idzie jak on jest pijany. Wszystko nie tak, jak w piśmie pisane. Ech, raz, jeszcze raz, jeszcze wiele, 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 wiele razy. Jeszcze raz, w cerkwi wszystko nie tak. Biedne polem, w górę rzeki ciemno, nie ma Boga, a w szerym polu kabrów łan i w dalu ucieka droga. Wzdłuż tej drogi czarny las, w lesie baby jagi. Kresu drogi tej, kat z taporem na nim. Gdzieś tam konie tańczą tak wolno, ale nie chcę ja. Wzdłuż tej drogi wszystko nie tak, na końcu znów więzienie. I nie cerkiew, i nie knajpa, nic świętego nie ma. Nie chłopaki, coś tu nie tak, nic nie tak chłopaki. Ech, raz, jeszcze wiele, 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 wiele razy. Jeszcze raz, nic nie tak chłopaki. Raz, jeszcze wiele, 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 wiele razy. Jeszcze raz, nic nie tak, chłopaki. Dzięki bardzo, dziękuję. No tak, ale to też przejdzie. To też przejdzie, jak i to wszystko, o czym Okudżawa napisał w swojej wspaniałej piśni, którą, wiecie co, będąc w wieku, ja wiem, 10-latka, kiedy ojciec po raz pierwszy wręczył mi gitarę na moje 10 urodziny, wtedy jeszcze nie rozumiałem, o czym mowa w tej pieśni. Potem przez długie lata z kumplami w towarzystwie rock'n'rollowców w świecie muzyki rockowej, nawet trochę tam nabijaliśmy się, śmialiśmy się, co to w ogóle, o co chodzi. Jakiś balonik leci, gdzieś tam dziewczynka płaci, a to tam babka płaci. A balonik wraca, jest niebieski. Co w ogóle, co on najarany był, czy co on pisał, czy on pisał. I potem wiecie co, tak dorastałem. I potem do Polski przyjechałem, usłyszałem to po polsku też. Myślę, no coś chyba w tym jest, skoro śpiewają po rosyjsku i po polsku. Zaczęło do mnie docierać dwutorowo. I z polskiej strony, i z rosyjskiej. A potem widać się swoje zrobiły lata. Te włosy, które kolor zmieniają sami, nie wiem czemu, też przyczyniły się do tego. Zacząłem pomału rozumieć, o co chodzi w tej pieśni.
як ви всіх чотирьох зворотках. Описані найважніші, якісь ключові ситуації з нашого життя. Так в кінці, коли ще відкриваю для себе, вже істим вже в третій зворотці. Але чвартом теж розумію. Хоча ж до неї ми ще далеко. І так помишляю собі, що їсть то пісень, я в жодним там балоніку, як його там називаю. Їсть то пісень о вічності і примиренню одночасно. Дівочка плаче, шарик улетів. Ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет. Ее утешают, а шарик летит. Помінуч свою зродку. Афіні, да. Женщина плаче, муж ушел к другой, ее утешаю. Старушка мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой. Так, може я ще щось співчесного заспівам, бо все на тих класиках і класиках, а дійсно маємо спаняве покоління молодих поетів, співаючих. І видає мені, що Висоцький, Акуджава, якби жили ще дійсно, то були б з певністю думні тego, jakie pokolenie wyrosło na ich pieśniach. Wśród nich jest Sergiej Trofimow, który mieszka w Moskwie. Ma coś około 40 chyba w tej chwili. Ale pisze tak wspaniałe pieśni, mimo że nie jeździ jeszcze po świecie. Może, ja nie wiem, może kiedyś dojedzie do Polski. Zostanie doceniony, ale póki co pozwalam sobie jego pieśni śpiewać Polakom i tłumaczyć. Otóż dzisiaj jeszcze można spotkać te same wartości, którymi się dzielili Wysocki czy Akudżawa. Autor wspomina w tej pieśni o swoim dzieciństwie, kiedy jako 5-letni chłopiec biegał na boso po mokrej trawie wzdłuż rzeki z widokami na złote kopuły cerkwi. Pamiętał o tym, jak babcia opowiadała bajki o miłości i odwadze, gdzie dobro zawsze zwyciężało. Wspomina o tych wiosennych świętach, kiedy
do świątecznego obiadu dziadek zawsze wychodził z pełną piersią medali. Wszystkie te wspomnienia stały się dla niego tak ważne, tak silne, że potrafiły go nawet leczyć w chwilach chandry, kiedy już był dorosłym facetem. Wszystkie te wartości, które wyniósł z domu, stały się dla niego na tyle święte, iż stwierdzał, że nie da się tego nigdzie kupić i nie da się tego nikomu zabrać. Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Мальчишка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. Мне станет тяжело, я снова скажу себе всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Dzięki, drodzy moi. Sorry, może tak bardzo mi już sentymentalizm jakiś mnie pociągnął, ale chciałem zaśpiewać jeszcze taką pieśń Aleksandra Dolskiego, którą w sumie bardzo rzadko śpiewam i przy wyjątkowych okazjach. Może uznajmy za tą wyjątkową okazję to, że jestem po raz pierwszy u piśniarzy.
Naszewskiej i dla wspaniałego gospodarza tutaj tego miejsca zaśpiewam pieśń, która dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. Ważna jest pod tym względem, że ona skupia w sobie te przeżycie, te emocje, może tych faktów nie jestem świadkiem, bo to jakby nie było, opisują się czasy dawne, dawne, jeszcze wojny tureckie, jakieś tam, jakieś czasy księcia Wiśniewskiego i różnych innych tam historycznych rzeczy, ale jakby sam klimat nawiązuje do tego, że śpiewa się w niej o kimś, kto przez lata, może nawet pokolenie, nie był na swojej ojczyźnie, a potem do niej wraca. Ja uważam, że to samo przydarzyło się mi w moim życiu. Dziadek mój był Polakiem, ojciec mój się urodził w Rosji, ja też. I dopiero w trzecim pokoleniu wróciłem do Polski. Aleksander Dolski, będąc zawsze Rosjaninem, nie znam jego historii. Skąd ten pomysł, skąd wątek tej pieśni się pojawił, skąd on się wziął. Ale jeszcze w 1984 roku, wyobraźcie sobie, Aleksander Dolski pisze to dzieło. Pisze tę pieśń, która nosi tytuł Zdrastwuj, Polsza, czyli Witaj, Polsko. Здравствуй, Польша, сколько лет? Я мечтал об этой встрече, и небесный яркий свет, и костелов старых свечи будет память крови древней, и всплывают лица. Жесты, платья, кружева, манишек. Вишневецкий князь в седло татарское садится, и усы расправив в юный лоб целует мнишка. Впереди поход и ссоры, и раздоры позабыты, баночки да слезы рыцаря не остановят. И лежат на снежном поле брани после битвы, вперемешку и холопы, и монголы, и панове. Здравствуй, Польша, сколько лет? Звучали вдохновенно и Мицкевича сонет, и мелодии Шопена. Помни, что таит пьянящий цвет лодзинских закатов, что налил в бокал богемский Александр рукой узкой. И слова одни и те же повторяли брат за братом. Александр сказал на польском, а Адам сказал по-русски. Я и сам не знаю, чей я, люблинский или гурский, раб царя я или рыцарь Речи Посполитой. Пишет между строк и слез Ивану смелый Курбский. Этими ли плачами все земли польские друг к другу.
по кругу. Фердинанд Соре, гитару вы оставили в Мадриде. И в Смоленске, и в Париже музыка мешала. Вы поход в Россию еще раз успешней повторите. И Стендаль пришел в Москву через Варшаву. Я к земле и горькой, и прекрасной тихо припадаю. И целую кровь парней, и краковских вятских. И молю судьбу, пусть вечно нам подарит. Не копать земли, не прятать в ней сердец солдатских. Здравствуй, Польша, сколько лет. Вот небесный яркий свет. Вот костелов старых свечи. Дякую вам за. Дякую. Дякую. Віче що, я вже навіть не вім, в який спосіб так уж запинджівим ще і закрінчівим, що якби концепція страчівим, все співам, що мені там до голови прийде. Так мовлю, що листи не приготувавам, жодної не єстем приготований тематичне. Więc nawet nie wiem, w jaki sposób zakończyć. Ale jeszcze parę rzeczy chciałem zaśpiewać, więc ja nie wiem, może zrobimy taką, zamiast bisów później, zrobimy od razu. Takie trzy piosenki mi po głowie teraz chodzą. Jedna, druga, trzecia i to będą takie jakby zamykają. Jedna na jeden temat, druga na drugi i wszystkie są takie jakby, wszystkie pasują do tego, żeby być końcowymi piosenkami. Więc chciałbym teraz zaśpiewać pieśń, na którą... To jest bis, tak? Na którą... Tak, tak, to już bis. Nie może, nie. Aluzję poniósł, wszystko mamy to za sobą. I ten, i przystępuję od razu do obowiązków. Słuchajcie, to jest pieśń, na którą zawsze wszyscy czekają. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Tak samo... w Polsce, jak w każdym innym kraju, gdzie znają twórczość Wysockiego. Nawet jeżeli tego nie zaśpiewam, pominę, to potem pytają, a dlaczego tego nie zaśpiewałeś? No, więc żeby potem nie było, że nie zaśpiewałem, to ja zaśpiewam. Pieśń ta jest jak gdyby pośmiertną wizytówką Wysockiego. Różnie ktoś mówi, tak? Mówiono też wiele w mediach, że Wysocki był